tańce, scenki satyryczno-kabaretowe, muzyka, śpiew i konkursy z nagrodami. Tak w skrócie można podsumować tegoroczny Babiniec. Pod tą właśnie nazwą od wielu lat odbywa się Święto Kobiet w gminie Gorzyce. Babiniec to już tradycja. Od 2016 roku Święto Wszystkich Pań w Gorzycach obchodzone jest na wesoło i z przymrużeniem oka. Co roku organizatorzy dbają o scenariusz, który nawiązuje do współczesnych trendów, popkultury czy polityki. Nie inaczej było w tym roku. Zobaczymy dzisiaj na scenie komendantkę Hankę, która zarządza OSP w Przypydłowie. Zobaczymy całą jej drużynę z druhów strażaków i strażaczki. Będzie jej towarzyszyła również Helcia, niesamowita. Będziemy również gościć na scenie najsłynniejszego Jana Pawła z 1670. Kto oglądał filmy, ten wie. Towarzyszyć mu będzie ojciec Jakub, który ma specjalną, modlitwę, specjalne życzenie dla Gorzyc. Każdego roku bilety na Babiniec rozchodzą się w mgnieniu oka. Mieszkanki gminy szczególnie upodobały sobie właśnie taką formę obchodzenia swojego święta. Do występów nie trzeba też specjalnie namawiać samych występujących. Dzisiaj gram taką postać dosyć zabawną. Gram Helcię z Przypydłowa. Helcia to jest taka osoba bardzo aktywnie działająca w gminie, na rzecz gminy, straży pożarnej, kół gospodyń wiejskich i w ogóle tak działająca społecznie. Mi się bardzo podoba, bo dla mnie im weselsza rola, tym lepsza. Na tą chwilę jesteśmy bardzo zestresowani, ponieważ to jest coś nowego dla nas, ale myślimy, że publiczność odbierze nas pozytywnie i damy z siebie wszystko na pewno. Anegdota, którą będziemy tutaj przedstawiać, mamy nadzieję, że zabawimy publiczność, rozśmieszymy ją i humorystycznie zakończymy z przytupem Babiniec 2024. Dla publiczności jak zwykle przygotowano wiele niespodzianek i upominków. Wszystkie można było otrzymać poprzez wzięcie udziału w quizach i konkursach. Jednym z nich była babińcowa wersja popularnego teleturnieju, czyli Miliarderzy. Czy osa wpada do A. Łęgów, B. Wisły, C. Sanów? Odpowiem pytanie. Czy osa wpada do Łęgów? Wisły, Sanów. Jesteście na pewno tego pewne. Nie cofniecie się do tyłu z odpowiedzią na to pytanie. Czy to jest wasza już zdecydowanie? Czy jesteście pewne jak to, że wczoraj był Dzień Kobiet? Czy to jest prawdziwa odpowiedź? Sprawdźmy.